okazuje się, że uzależnienia, że mózg nastolatka, jak mówiłam wam, jest niesamowicie plastyczny i chłonny. I on po prostu, jak gąbeczka, każdy wzorzec łyknie. Będzie próbował wszystkiego, ponieważ jest niesamowicie chłonny na nowości. Zapamiętaliście tego 6-miesięcznego dziedziusia, który się wpatrywał w nową twarz 9 sekund. Dorosły tylko 5. A to jest duża różnica w wpatrywaniu się w twarz. Naprawdę spróbujcie 9 sekund patrzeć w twarz drugiego człowieka. To jest długi czas. Bo nowość go fascynuje. Czyli mózg tego dziecka fascynuje, jest zafascynowany nowością. I mózg nastolatka również jest zafascynowany nowością. Wszystkim. On będzie chciał wszystkiego doświadczać i wszystkiego próbować. Więc nowych idei, nowych pomysłów, wyobrażenia siebie samego. On będzie chciał przymierzać różne stroje, różne osobowości. Będzie na siebie nakładał. Raz to będzie dziewczynka w miniówce, która się wymaluje tak strasznie mocno i ona pójdzie tak na ulicę, bo ona chce zobaczyć, w tej osobowości się dobrze czuje. A innym razem ubierze się bardzo skromnie i bez makijażu wyjdzie i zobaczy, jak się tym się czuje. Raz sobie wymaluje henną coś na ręce, czy jej w tym dobrze, a innym razem sobie zrobi czerwone włosy z pasymkami fioletowymi. Bo ona doświadcza wszystkiego. Tak, to jest normalne. Oczywiście lepiej, żeby sobie nie robiła trwałych tatuaży na ciele w tym wieku. Prawda? To byłoby najlepiej. I na przykład nie goliła się na łyso, bo włosy odrastają długo. Więc to doświadczenie może być dla niej takie niepotrzebnie tak długie. I teraz tak, to jest istotne szalenie. Dzieci nie wiedzą o tym, że w uzależnienia jakiekolwiek wpadają dziesiątki razy szybciej niż dorośli. Dziesiątki razy szybciej niż dorośli. Dotyczy to wszystkiego, wszystkiego. Uzależnienie od słodyczy, od jedzenia, od kawy, od alkoholu, od trawki, tytoniu, twardych narkotyków, hazardu, seksu, co tam jeszcze? Cybernetyka i nawet od agresji, czyli bycia takim złym. Dlaczego tak się dzieje? Z wielu powodów, ale najważniejsze to są takie, żebyśmy zapamiętali, że w mózgu mamy neuroprzekaźniki, które i takie drogi nerwowe, które powodują, które hamują pewne nasze zachowania. Czyli my jako dorośli podejmujemy jakąś akcję, przyjmujemy jakiś lek nawet, tak? On jest inaczej metabolizowany niż u młodego dziecka. Nie mamy, mózg młodego człowieka ma inne receptory niż my. Ma ich mniej albo więcej. Z reguły ma ich mniej. I hamowanie nie jest takie samo jak, skracam bardzo, bo bez mało czasu, jak u dorosłego człowieka. Więc wyobraźcie sobie, że od tytoniu nastolatek może się uzależnić, paląc jeden papieros w miesiącu. Czy ktoś z was o tym wiedział? Nikt. To właśnie. O, to. Ja się uzależniałam raz w miesiącu. No, dowód. Brawo. Dziękuję. Raz w miesiącu. Mózg zapamiętał, bo jest taki chłonny, na nowości. Aha, to było coś takiego. Wyzwoliła się dopaminka w mózgu i on to pamiętał. Ale po miesiącu drugi raz przyszedł ten sam bodziec przypominający. I mózg myśli sobie, już to dwa razy dla mnie, to już jest bardzo dużo. Więc będę czekał. Jak tylko będzie taka okazja, ja sobie zapalę, tak? I pali po raz kolejny raz w miesiącu. I się okazuje, że po roku, albo nawet krócej, czy to tak właściwie, ja ciągle myślę o tym. Czyli myślę o tym, ja do tego dążę, uzależnienie to jest dążenie do. Ja mam świadomość, że to mi daje taką przyjemność, że ja do tego dążę. To jest uzależnienie. Silne albo słabe. Dążę bardzo albo mniej. Jeżeli jestem silnie uzależniona, to ja zrobię wszystko, sprzedam. Wszystko sprzedam, żeby dostać, żeby mieć. Pójdę do miasta 4 kilometry. Tak jest.
Tak, żeby kupić. No, przejdę się nawet po ciastka. Pamiętam, kiedyś też szłam taka, byłam zależniona od cukru w pewnym momencie. No się pocieszałam, taki miałam moment w życiu, że ze względu na różne przejścia traumatyczne pocieszał mnie cukier, więc byłam w stanie przejść 5 kilometrów, żeby kupić sobie paczkę ciastek Petit Beurów. Tak, się uzależniamy od cukru również. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli, żebyśmy o tym dzieciom mówili, że możemy się uzależnić od wszystkiego. A o co najbardziej chodzi? Mamy w głowie, i to wynieście w najbardziej, to najbardziej na tym zależy z tego wykładu. Dobre wino na samym końcu. Mamy w głowie układ nagrody. To są struktury mózgowe, które wszyscy mamy i które służą nam do tego, żebyśmy dążyli do rzeczy dobrych. Tak nas Pan Bóg stworzył. Ale ten układ nagrody jest zależny od tego, jakie doświadczenia będzie miało dziecko. Z czym się zetknie, co zje, co wypije, jakie spojrzenie będzie na nim spoczywało i jakie słowa usłyszy. Układ nagrody, najbardziej aktywnym hormonem, neurohormonem jest dopamina. To jest taki neuroprzekaźnik, który decyduje o naszym dobrym samopoczuciu, samozadowoleniu. Dopamina towarzyszy nam codziennie, wielokrotnie się wysiewa i chodzi o to, żeby ten układ nagrody uzależnić, wiecie od czego? Od czynienia dobra. Się Wam wydaje to abstrakcyjne, ale to jest prawda. Uzależnijmy nasze dzieci, jak są małe, od tego, żeby chciały dostać nagrodę w postaci naszej akceptacji, naszego zadowolenia, ale także zadowolenia własnego ze swojego postępowania. Czyli jeżeli dziecko ładnie ustawi buciki, a ma 3-latka, ja powiem, jak ty pięknie stawiasz buciki, masz tylko 3-latka, a umiesz to zrobić, to ja pobudzam układ nagrody tego dziecka i ono jest nagradzane, wykonało jakąś aktywność, na coś się zdecydowało, wykonało jakąś aktywność, ja powiedziałam coś, co dotarło do jego układu nagrody i ono otrzymało to w postaci słów, mojego uśmiechu i przytulenia. Jak im więcej, tym lepiej, tym bardziej wzmocni ten układ nagrody. I wtedy dziecko myśli sobie, jestem w porządku, jestem okej. Ja potrafię ułożyć buciki. Za chwilę ułoży w szafeczce wszystko pięknie. Rozumiecie? Mądry dorosły to jest ktoś taki, kto ciągle pobudza układ nagrody dobrym słowem. Pomaga człowiekowi samemu powiedzieć sobie komplement. Pokazuje mu, że jesteś zdolny odrobić lekcję, jesteś zdolny do tego, jesteś zdolny do tego. Dzisiaj to po prostu w twoim pokoju jest cudnie. Jest tylko 5 par skarpetek, wczoraj było 20. Postępy robisz. Rozumiecie? Zawsze jest za co pochwalić. A co robi Pan Bóg? On non-stop działa na nasz układ nagrody. Ja Ciebie kocham. Każdy Twój wysiłek docenię. Rozumiecie? On non-stop to robi. On cały czas nas docenia za każdy najdrobniejszy wysiłek. My siebie też doceniajmy. Doceniajmy nasze dzieci, naszych wychowanków, jak jesteśmy nauczycielami. Mówmy o tym. Super, że dzisiaj nie masz pogniecionego zeszytu tego nowego, bo ten wczorajszy wyglądał strasznie, a dzisiaj no, tylko jeden różek zagięty. Zawsze mamy za co pochwalić. Więc jeżeli, słuchajcie, uzależnimy nasze dzieci od tego, żeby one chciały być chwalone, to jest najlepsze dla nich rozwiązanie. One nas wtedy nie zdradzą w życiu dorosłym. One nie pójdą za szkołę, nie będą paliły papierosów, bo nie będą chciały nas rozczarować. Bo będą dobrze wiedziały, że mówiąc nam o tym, no to ten układ nagrody nie będzie pochwalony. Nie zadziała. A człowiek uzależnia się od pochwał. Jeżeli ja powiem Tobie, nie? Że pięknie wyglądasz w tej bluzce, a rzeczywiście pięknie wyglądasz, bo blondynce jest pięknie w błękitach. Czujesz przyjemność, radość. To ty założysz tą bluzkę częściej niż jakąś inną, nie? Bo układ nagrody został dotknięty, dopamina ci się wydzieliła i potem ty sama się pocieszasz. Otwierasz szafę, szary ten dzień dzisiaj jest taka smutna, ale sobie założę tą niebieską bluzkę, w której mi tak ładnie. Rozumiecie? I to jest bezpieczne. Czyli
Kasia zakłada sobie niebieską bluzkę i ona sama swój układ nagrody pociesza i nie musi pić alkoholu ani brać narkotyków. Wystarczy, żeby założyć niebieską bluzkę, o której ktoś jej kiedyś powiedział, że w niej ładnie wygląda. Czyli my sami dla siebie jesteśmy takimi osobami, które mogą wpływać na swój mózg bardzo mocno. My jesteśmy stworzeni do życia w społeczności, dlatego mamy chodzić po dwóch, tak? Jak ewangelizacja jest trudna, we dwóch, bo się wzmacniamy. Dobrze mówiłeś, dobrze mówiłeś. Nie szkodzi, że głośno, może trzeba było tak głośno. Nie? Rozumiecie? To jest to. Jesteśmy sobie potrzebni, żeby swój układ nagrody wzmacniać, bo jeżeli my nie będziemy tego robić, człowiek dąży do nowości, on będzie eksperymentował. On będzie eksperymentował. Najpierw jak się zaciągnie papierosem i poczuje, że niedobrze mu, wymiotuje, to jest okej. Okay. Dobrze, żeby takie doświadczenie było, może drugi raz go nie weźmie. Ale jeżeli się zaciągnie za słabo i nie zwymiotuje i nie będzie mu niedobrze, tak, tak, to jest lepiej, żeby mu było niedobrze, to weźmie ten papieros po raz drugi. A potem jest dobrze, należysz do naszej paki, super, super, super. Masz forsę, ci ty kupujesz, ty stawiasz. No przecież nie powie ojcu, że na papierosy, no to mu wyciągnie z kieszeni albo gdzieś tam ukradnie. Gdzieś, rozumiecie? Czyli to, o to chodzi, że to jest bardzo, ja bardzo to skracam, nie mówię już o tych receptorach, bo nie zdążę, ale żebyście sobie to uświadomili. Mózg młodego człowieka jest tak plastyczny, że on wpada w uzależnienia błyskawicznie. Dosłownie, błyskawicznie, nawet nie wie kiedy. Nie, nie jestem uzależniony, nie. Jest raz w miesiącu i jest uzależniony. I co gorsze, najgorsze jest w tym wszystkim to, że ten niedojrzały mózg, który spotyka się ze środkami takimi toksycznymi, chemicznymi, jest uszkadzany. To nieprawda, że to nie jest prawda. To jest prawda. Wszystkie chemiczne substancje, które docierają do naszego organizmu, a nie są naturalne i nie są odżywcze, trują i uszkadzają mózg bardzo mocno. Mózg chłonie wszystko, chłonie, chłonie, chłonie. To jest tam dużo tłuszczu, glukoza. Mózg jest najważniejszy, więc musi być odżywiany. Więc krew dociera tam. Wszystko może stanąć. Jak stanie mózg, po 5 minutach nie żyjemy. Nie, właściwie serce już trochę bije, bo pompuje, żeby tam ten mózg odżywić, ale jak nie, mózg nie żyje po 5 minutach, to już nie żyje. Potem musi być cud. Pan Bóg sobie ze wszystkim radzi, także dla nas zawsze jest szansa. Tak. Natomiast to jest bardzo istotne, co się dzieje z tym naszym mózgiem wtedy, kiedy chwytamy się za używki. Doświadczenia, marihuana. W wielu krajach zalegalizowana konopie indyjskie, środek przeciwbólowy. Tak, tak, owszem. Ale jeżeli rzeczywiście jest używany tylko i wyłącznie w tych celach, w konkretnych sytuacjach. Jeżeli młodzież im wcześniej zacznie brać marihuanę i palić jointy, tym mocniej uszkodzi sobie mózg. Niestety, jeżeli młodzież, tak 13-latki na przykład, zaczynają palić, palą kilka lat, to może dojść do trwałego uszkodzenia struktur mózgowych. Chodzi o te ścieżki, tak, które nie będą tworzyły się prawidłowo. To samo jest z alkoholem, to samo jest z tytoniem, to samo jest z heroina, to już w ogóle, kokaina. Uszkodzone są pola wzrokowe, węchowe. To są straszne rzeczy. To się dzieje, to biochemicznie można zobaczyć, można zeskanować mózg takiego nastolatka, który na przykład przez 4 lata sobie palił. Tak? I zobaczyć, co się stało w jego mózgu. Tam są ubytki w tych ścieżkach mózgowych, które powinny być, a ich nie ma. Są cienkie, ścieńczone. Kłopoty z koncentracją, z pamięcią, rozkojarzenie, niemożność wytrzymania zadań, uzależnienie. Ja muszę, ja czuję, że będę mieć zespół odstawienny, jak nie zapalę kolejnego jointa. I młodzi ludzie wychodzą uzależnieni bardzo trudno, ponieważ to wszystko zależy od tych receptorów, których mają, bo to jest tak, my, kanabinoidy, mamy naturalne
w mózgu, one występują u nas i mamy receptory na nie. One się produkują wtedy, kiedy są potrzebne. Natomiast konopie indyjskie to jest taki zespół tych kanabinoidów, które nie wszystkie, mamy te same receptory, więc one są łatwo wyłapywane przez nasz mózg. Są bardzo łatwo wyłapywane, a szczególnie przez mózg nastolatka. I teraz, jeżeli ich jest za dużo, to zamiast takiego uspokojenia i działania przeciwbólowego, które naturalne te związki mają w naszym mózgu, bo temu służą, żeby były, dochodzi do nadmiernego wygaszenia i pobudzenia. Przez ten zalew tych substancji, jak się broni organizm? Mamy receptory na synapsach, tak? Jedna komórka nerwowa, druga komórka nerwowa, przychodzi sygnał i tu są receptory dla tych kanabinoidów, tak? THC. I żeby nie było za dużo, to organizm jakby redukuje ilość tych receptorów, bo jest za duże stężenie, redukuje. Więc jest ich mniej, nie cztery kosteczki, tylko dwie kosteczki. I co się, żeby uzyskać to samo pobudzenie, to trzeba więcej zażyć, trzeba więcej zapalić, tak? I to się dzieje bardzo szybko, w dniach, w miesiącach. I nagle młody człowiek jest totalnie uzależniony. On kilka dziennie musi wypalić, bo on nie potrafi bez tego żyć, bo już ma tak zredukowane te receptory, żeby uzyskać ten sam efekt odprężenia, błogości, żeby się niczym nie przejmować, co tam starzy, świat jest piękny, kolory są piękne. To on używa coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ale cena jest straszna, bo tak naprawdę zmienia się osobowość takiego człowieka. On nie potrafi ocenić właściwie sytuacji, on nie potrafi się skoncentrować, on nie potrafi prowadzić samochodu, on ma drżenia, on ma lęki i ma przede wszystkim ogromne trudności w podejmowaniu decyzji. Ma problem w relacjach w życiu dorosłym. Nawet jeżeli przestanie palić w młodości, to jak pójdzie do pracy w przyszłości, w życiu dorosłym, to zobaczy. To po prostu zobaczy, że to są te konsekwencje. Mógł sobie pouszkadzać drogi nerwowe tak mocno, że będzie miał problemy z zachowaniem. To są te osoby, które często, niestety, ale mają depresję. Nawet i próby samobójcze podejmują. Obiecują coś, nie potrafią tego spełnić. Bo uszkodziły sobie ten ośrodek, o którym wam mówiłam, decyzyjny, że ja podejmuję decyzję, ja w tym wytrwam. On sobie obiecuje, nie jest w stanie tego wypełnić. Potem mówi, no tak już jestem. No nie, tak nie byłeś na początku. Twoim przeznaczeniem było dojrzenie do tego, żebyś był jednak wiarygodny. Ale ty nie możesz być wiarygodny, bo ty fizycznie tego nie potrafisz. Bo masz uszkodzone różne ośrodki w mózgu. Po prostu to jest historia twoja. Rozumiecie? Jakie to jest ważne, żeby młodzież to wiedziała, że jeżeli będzie w tym czasie paliła marihuanę albo brała inne narkotyki, to ona sobie robi po prostu w mózgu bigos. Nie będzie mogła wykorzystać swojej wiedzy, swojego IQ tak, jakby mogła to zrobić. Przede wszystkim problemy osobowościowe, czyli lęk, będzie bardzo nasilony lęk. Lęk. Depresja, nie może się podejmowaniu decyzji, nie może być wytrwaniu w dobrym, w postanowieniach. Czyli gorsze wyniki w ogóle w nauce, brak koncentracji, to są najbardziej takie najistotniejsze rzeczy. I taka niechęć do brak takiego podejmowania wysiłku fizycznego, zniechęcanie się szybkie, a brak wytrwałości. To są konsekwencje brania marihuany dzisiaj. Nie mówię już o twardych narkotykach, bo to już w ogóle nie zdążę o tym powiedzieć. System nagrody, więc właśnie, to jeszcze może tak. Tutaj też to działa przez dopaminę, moi drodzy. Wszystkie uzależnienia, czy jest to seks, czy to jest pornografia, czy to jest hazard, jazda samochodem, czy rosyjska ruletka. Wszędzie, gdzie mamy strzał dopaminy, która mówi, dobrze się czuję, jest uzależnienie. To jest, może być jedzenie, to mogą być słodycze. Mówią czasami młodzi, jestem uzależniony od słodyczy, chodzę ciągle z batonikami. To nie to, że dziecko chce jeść te słodycze, ale ono tęskni za dopaminą. Dlaczego ci jest ta pornografia taka popularna? No, ci już nas to nie dziwi.
że młodzi są od tego uzależnieni. Coś musi im dawać. Głaskanie ośrodka nagrody. Tęsknią za tym, za każdą nowością. Jeżeli nie mają w sobie silnego obrazu siebie jako dobrego człowieka, który da radę w trudnościach sobie poradzić, to jest zagrożony człowiek uzależnieniem, jakimkolwiek. Sprawmy, aby nasze dzieci były uzależnione od tego, co naprawdę jest wartościowe, czyli od czynienia dobra. Pokazujcie, róbcie to sami, pomagajcie nie za opłatą innym, pomagajcie, róbcie to. Niech one to widzą, że pomaga, że nie chcesz za to gratyfikacji, że jesteś bezinteresowny i że to ci daje radość. Mów o tym. To dziecko będzie to robiło w przyszłości. Będzie to robiło, że pomoże koledze czy koleżance w szkole, w matematyce, w czymś tam, pomoże w różnych rzeczach, pocieszy, bezinteresownie. Ci ludzie są tacy interesowni, strasznie. Przyjaźń zamiera. Wszyscy są interesowni. Co ja z ciebie mam? Przyjaźń się z tobą, bo coś z tego mam. Ty masz coś ze mnie, ja mam coś. Tak? No tak między nami nie jest, ale mam w każdym razie nadzieję, bo się z Kasią przyjaźnimy. Więc tak, chodzi o to, żebyśmy siebie nie wykorzystywali nawzajem, żebyśmy nie robili rzeczy dla siebie po to, żeby mieć z tego jakąś korzyść, tylko bądźmy bezinteresowni, spróbujmy, żeby tak było, żeby nasze dzieci to widziały i wtedy mają taką satysfakcję. Aha, i to rośnie serce. Rośnie serce. Ja sam siebie mogę sobie ośrodek nagrody. Jak się dobrze pomodlę, to też mam poczucie dobrze wypełnionego czasu. Moja relacja z Bogiem się pogłębia i mogę się nagrodzić. No, udało mi się, jestem wytrwały, dałem radę. Nie tam katować się za mocno, ale chodzi o taką wierność sobie samemu. Bo jak jestem wierny sobie samemu, to ja swój ośrodek nagrody najbardziej stymuluję. Wierność sobie samemu. To jest fantastyczne uczucie. Naprawdę. Nie ma nic lepszego dla człowieka. Jak jest wierny sobie, jak zna siebie i jest wierny sobie, to najlepiej stymuluje swój ośrodek nagrody. Sam. Spróbujmy tacy być dla siebie i tego uczmy nasze dzieci. Teraz wracam jeszcze do tych uzależnień. I teraz tak. Byliśmy przy trawce, to wiecie. Leczenie młodych ludzi jest bardzo trudne, bo on jak nastolatek zacznie, szczególnie taki 12-13-latek, to on wchodzi w nauk błyskawicznie i bardzo trudno z tego wyjść. Jak dorosły, tak po 25 roku życia zacznie palić trawkę, to on sobie takiej krzywdy nie zrobi. Ale młode dziecko, którego mózg jeszcze nie jest dojrzały i te połączenia mózgowe się tworzą, a są cięte, nie mogą się rozwijać, bo te substancje chemiczne na to nie pozwalają, neuroprzekaźniki są hamowane, synapsy nie rozwijają się właściwie, to po prostu to są rzeczy nieodwracalne wielokrotnie. Bo wiecie, jest taki czas, mózg też rozwija się w pewnych określonych fazach, więc jest czas na coś dla mózgu, jest czas na coś. I na przykład, powiem wam, jest kora wzrokowa. Jeżeli do 5 roku życia zezujące dziecko ma zez rozstrzelony, tak, rozbieżny, nie będzie leczone, to potem, nawet jeżeli zoperujemy to oko, to nie będzie już dobrze widziało. Ponieważ kora mózgowa, wzrokowa, odbiera potencjał wzrokowy z obu oczu i ona ten obraz sobie tworzy z tych obu oczu, tak? I chodzi o to, że im wcześniej, tym lepiej. Tak leczymy, że zasłaniamy oko zdrowe, to oko chore albo to słabsze, które niedowidzi, na 80% na przykład widzi. Zasłaniamy zdrowe oko i to oko musi się bardziej wysilać. Czyli mózg musi zbierać informacje wzrokowe do pola wzrokowego, tam z tyłu na krzyż idzie bodziec tego oka. Mhm. Mięsień musi się lepiej nagimnastykować, żeby ten obraz padał właściwie. Jeżeli to zaniedbamy, to później będzie tak, że jeżeli to oko widziało przy urodzeniu na 80%, a to na 100%, to wyobraźcie sobie, że bez okularów, tak, bez leczenia, zostanie tak, że oko zdrowe przejmie jak gdyby pole mózgowe oka, częściowo oka zdrowe, oka chorego, tak naprawdę to oko nie będzie widziało. Będzie widziało tylko to zdrowe oko. To będzie tylko takie po prostu, bo jest. Ale wzrok będzie odbierany z oka lewego. Te wrażenia wzrokowe. A część tej kory mózgowej, która była odpowiedzialna korą wzrokową, będzie przejęta przez struktury, które leżą przy niej.
I teraz sobie wyobraźcie, że takie nieleczone dziecko dostaje strzał piłeczką tenisową albo coś innego, dzieje się w to zdrowe oko i co? Jest ślepe w dorosłym życiu. Więc to nie jest tak, że mózg zawsze się zregeneruje. Nie. Właśnie nie. W okresie sensytywnym, którym jest nastoletni okres życia, sensytywny, czyli taki krytyczny dla rozwoju dziecka. Są takie okresy krytyczne. Teraz już nie możemy o tym mówić, ale generalnie okres krytyczny, czyli najbardziej intensywne zmiany, to jest okres nastoletni. Wtedy dzieją się rzeczy najważniejsze dla mózgu. Nie mówimy o wzroku w tym momencie, bo to się dzieje wcześniej, ale chodzi o zachowania społeczne, o wzorce naszego myślenia o sobie, o wzorce działania, o nałogi, najbardziej o nałogi chodzi w tamtym czasie, w tym czasie. Teraz powstają nałogi. Nałogi powstają w okresie nastoletnim, kiedy mózg jest taki chłonny nowości i on przyjmuje wszystko i będzie to robił, żeby układ nagrody został pocieszony. Jeżeli matka będzie pocieszać dziecko, ucząc je, kup sobie czekoladkę, masz tutaj, to ono się nauczy, że ma się pocieszać jedzeniem. I to są potem te panie, które mają po 30-40 lat, a wyglądają jakby miały 50 lat, grube, one się pocieszają tylko kawą i pączkami. Bo tak się nauczyły, bo takie babcie nauczyły, tak? A nie dobrym słowem. Powiedz sobie coś dobrego. Niech się, tak się pociesz. Co dobrego w życiu zrobiłeś? Wylicz sobie to na palcach. Miej to na karteczce i sobie przeczytaj, jak ci smutno. Ilu ludziom w życiu pomogłeś? To niech to cię pocieszy. To cię niech pocieszy. Zakupy. Zakupy też pocieszają. Ale słuchajcie, też się można uzależnić od zakupów. Czyli ja po prostu pocieszam się w ten sposób, że idę na zakupy i kupuję sobie 5 bluzek pod rząd. Tak? Tych 5 bluzek mnie pocieszy, ale tak naprawdę ich nie potrzebuję. Ale jak je kupuję, ja sobie wyobrażam, że jak ja w nich wyglądam. Mój układ nagrody dopaminergiczny, tak, jest pocieszony, ach, kolejna bluzeczka. Albo nawet jej nie założę. Ale sam fakt, że ja mam ją, że ja wydaję te pieniądze na te bluzki, już mnie pociesza. My to znamy, kobiety, doskonale. Ja jestem też taka. Z umiarem, bo mam tak ograniczone fundusze, ale pomarzyć zawsze, tak i szafę, i pomarzyć sobie zawsze można. Więc uzależnijmy się od tego, co nam naprawdę służy i pokazujmy to dzieciom. Alkohol. Tu jest tak, ponieważ tu chodzi o receptory GABA, gamma-aminomasłowe. Ich jest dużo mniej. Czyli to są te hamujące. Jak nastolatek pije, to on nie ma takich kłopotów z koordynacją ruchową jak dorosły. W związku z tym może wypić więcej. I jemu się wydaje, że jaki on giroj, no to on sobie jeszcze jedno piwko, jeszcze jedno piwko, jeszcze jedno piwko. No bo ma za mało tych receptorów hamujących. I po prostu zalewa sobie ten mózg. Tylko że nagle po pewnym czasie już jest tyle tego alkoholu, że po prostu pada i ma 3,4, 4,5, 5,4 promila alkoholu we krwi. I co może się stać? No może umrzeć nagle. Nieuprzedzony, że wcześniej były jakieś symptomy. Młodzi się upijają szybciej, zdecydowanie. I szybciej wpadają w uzależnienie. Hazard. Słuchajcie, to jest niesamowite. Dopamina w czasie, to też jest bardzo ważne, to chciałam, żebyście to też pamiętali, wiedzieli o tym, że my potrzebujemy ekscytacji. Młody człowiek wręcz potrzebuje tego, żeby się wystawić na ryzyko, żeby chodzić na przykład po niebezpiecznym gruncie. Zerwie się ten lód, czy się nie zerwie? Jak się wychylę przez tą barierkę, to przelecę, czy nie przelecę? Chodzą po gzymsach, chodzą po piorunochronach, podejmują działania ryzykowne. Ponieważ nie potrafią dobrze ocenić, jaka będzie konsekwencja. Oni tak potrzebują tej adrenaliny, potrzebują tego kortyzolu, ale bardziej adrenaliny, że robią rzeczy, które rzeczywiście wiążą się z utratą życia. W tej książce Mózg nastolatka jest opisane wiele historii dramatycznych, prawdziwych. Upili się, jechali samochodem, 7 osób wysiedli, bo było gorąco, wskoczyli do basenu, jeden nie wypłynął. Nie ocenili właściwie sytuacji, że jak się wskakuje po pijaku do basenu, to można się utopić i się topią. Wychodzą z imprez w nocy na łąkę, żeby się zamarzają. Nawet u nas w Wojewódzkim przywieźli kiedyś takiego młodego chłopaka, który niestety
umarł, takich ciężkich hibernacji był. Mogłabym wam dużo przykładów opowiadać z życia, ale nie mam czasu, więc uwierzcie mi, to jest naprawdę bardzo ważny czas w życiu waszych dzieci i nie możecie mówić, że jakoś dam radę. Oni muszą być uprzedzeni o wszystkim. Czytajcie, to jest najważniejsze. Nieważne są informacje o świecie, kto wygrał wybory. To też jest ważne, trzeba być politycznie też jakoś tam zaangażowanym. Pokazywać, że jest ważne środowisko, w którym mieszkasz, chce dla ciebie jak najlepszego prezydenta czy władzy. To też ich angażujcie w to, żeby nasze dzieci były też wychowane patriotycznie. To wszystko razem jest wzięte. Nie, to jest wszystko istotne, jakim jestem człowiekiem. Ja chcę dobra dla całego świata. Zaczynam od mojego domu, od mojej relacji z mężem. Najpierw z sobą samym, z Panem Bogiem, potem z mężem, potem z matką, z ojcem. Podcinać się od tych wszystkich teściów, teściowych, którzy źle wpływają na nasze dzieci. Ja często mówię, proszę mi przyprowadzić swoją mamę. Ja z nią porozmawiam. Ona daje słodycze mojemu dziecku, pani dziecku. Ona tego nie rozumie, że to szkodzi, że to jest taka zła miłość. To trzeba witamin, czegoś innego zupełnie. Czyli mówiliśmy tak, nie, chociaż krótko, o tych uzależnieniach. Hazard, mówiłam, hazard i stres. Hazard, czyli ta dopamina, pornografia. Chodzi o wystawianie się na bardzo silne emocje. Nastolatki tego bardzo potrzebują. Bardzo tego potrzebują, ich mózgi tego potrzebują. One chcą być tak drażnione mocno, więc musimy czuwać nad tym, co robi nasze dziecko. Rozmawiać z nim, obserwować, patrzeć, codziennie rozmawiać, widzieć. Jeżeli wejdzie nawet na jakąś taką stronę, rozmawiać o tym. Nie krępować się i się nie bać. Mówić o tym, bo uzależnienie jest błyskawiczne. Ta dopamina to po prostu jest tak silny hormon, że człowiek chce być pod jej wpływem, bo wtedy czuje, że żyje. On ma siłę, on ma władzę, on ma dobre samopoczucie i to go napędza. Bo rzeczywiście to jest hormon, który napędza nas do życia. Ale jak jest przedawkowanie, to nam zaszkodzi. Wszystko, co jest przedawkowane, szkodzi. Tak? Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem, w określonych granicach. Więc pamiętajcie, żeby mieć tą świadomość, układ dopaminergiczny jest układem, który ma służyć człowiekowi, a nie być przeciwko niemu. Więc jeżeli zawładnie nami ta dopamina, bo będziemy jej służyć, to po prostu sens życia utracimy. Bo sensem życia nie jest dogadzanie ośrodkowi nagrody, tylko nasze życie wieczne. Trzeba być poza tym. I dlatego my jako rodzice musimy stawiać ograniczenia i kontrolować nasze dzieci. Sami sprawdźcie, od czego jesteście uzależnieni. Człowiek prawdziwie wolny nie jest zależny od niczego. Ani od kawy, ani od papierosów, ani od jedzenia. Nie jest zależny od niczego. Wszystko może. Wszystko może w tym, który go umacnia. Czyli wszystko może zrobić. Może tego nie zrobić. Tak? Może wszystko. Pewnie mamy ciągoty jakieś, mamy jakieś genetyczne predyspozycje, mamy nawet geny agresji, to też są w nas te geny agresji. Wiemy o tym, że niektórzy przestępcy to mieli takie jakieś genetyczne skłonności do tego, piszą o tym, ale my nie wiemy, co jest w naszych dzieciach. Najlepiej traktować siebie po prostu tak, jakbyśmy byli przeciętni, normalni. Chcemy rozwijać się prawidłowo sami, bo ciągle się rozwijamy, nasze mózgi też się rozwijają, uczymy się nowych rzeczy. Cały czas są te naprawiania i te nowe ścieżki powstają, jak się uczymy dzisiaj czegoś. To słuchajcie, dzisiaj wiecie, ile tych ścieżek nerwowych nam powstało w głowie? To jest radosne, to jest twórcze, super. Mielina aż tam buzuje. Jest rewelacja w tych naszych głowach. Jeżeli Pan Bóg to błogosławi, a błogosławi takie wielkie tutaj łapki Jego są na nas, to po prostu super. Więc mówmy o tym dzieciom, że jeżeli nawet tak się zadziało, że historia była trudna, coś było, to dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nawet takie świadectwa, że też w grupie modlitewnej jestem i to osobiście słyszałam historię chłopaka, nawet miał autyzm. Pan Bóg sobie z autyzmem poradził. No to coś nie poradzi sobie z jakimiś tam utratami ścieżek nerwowych po narkotykach. Wszystko sobie da radę, tak? Pan Bóg ze wszystkim sobie poradzi. Znacie historię tego Anglika z kotem, tak? Który był narkomanem w Anglii, no przecież Bob, nie? Jak kot go wyleczył. Kot go nie leczył, Pan Bóg go leczył, ale przez kota, tak? Takie narzędzie wymyślił. Koty są felinoterapią, świetnym sposobem na odstresowywanie się. Naprawdę znakomitym. Mam w domu dwa. Jest godzina 15:00. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zachęcam do
bycia dobrym dla siebie, dla własnych dzieci.